Dobrze, bo pan widzę czasowy jest taki dziękuję bardzo. Wracamy do naszego porządku obrad. Szanowni Państwo, kolejny punkt to jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich. I tutaj Państwo mają przed sobą projekt uchwały. W większości jest to powielenie tej naszej uchwały z poprzedniego roku, bo nic się nie zmieniło. Poza tym, że mamy tutaj już aptekę, która jest na terenie naszej dzielnicy, mówimy tutaj o Remedium na osiedlu Kazimierzowskim, która jest całodobowa. Nawet mieszkaniec dzwonił, czy akurat nie możemy tutaj zrobić świętowania roczku tej apteki. Ja mówię, że to jest komercyjna rzecz i nie zamierzam świętować tutaj komercyjnych rzeczy, aczkolwiek bardzo się cieszę, że ona służy i mieszkańcy są z niej zadowoleni, że nie trzeba jeździć na centrum. A pan kierownik nie chciał, a mieszkańcy go patrzą. Dziękuję za powtórzenie, bo nie słyszałem tej koleżanki wcześniej. Tak, tak. Bo koleżanka tak mówi to, co wie, a nie wszyscy to wiedzą. Ona mówi przewodniczącemu. Pocieram dyskusję na ten temat. Szanowni Państwo, to zamykam dyskusję, bo wszystko jest jasne. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pani, Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę, więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie opinii ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich. Szanowni Państwo.